Dziś mamy 27 stycznia. Agnieszka Lisoń, zapraszam na ostatni w zimowym semestrze serwis informacyjny Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego SETA. A w dzisiejszym serwisie powiemy o typowym dniu pani z dziekanatu. Przedstawimy, jak wygląda codzienność w Afganistanie. Będzie również o sporcie, w którym nie potrzeba dobrej kondycji. A także zabierzemy Was do teatru. 11 wybiła. Wstaje nowy dzień. Stereotypowa pani Halinka niechętnie wyłącza pasjansa, by zająć się tłumem studentów czekających na korytarzu. Postanowiliśmy sprawdzić, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami dziekanatu. Gigantyczna kolejka, kilka zmarnowanych godzin, a na koniec poczucie, że i tak nic się nie załatwiło. Czy właśnie z tym powinien nam się kojarzyć dziekanat? Tak samo jak w urzędzie, tak? Że człowiek idzie do urzędu coś załatwić i jest pewien, że na pewno nic nie załatwi. No bo kiedyś może tak, jak nie wiem, jakiś film typu Miś, te wszystkie stare rzeczy, to kiedyś tak w tych filmach było i dlatego są studenci, chociaż którzy są już na przykład na trzecim roku albo już na magisterce, no to widzą tą różnicę, chociaż oni jeszcze przychodzą z takim dystansem, bo się boją, ale jak nas poznają, to widzą, że to już nie jest taka typowa pani z dziekanatu, która nie ma maila w ogóle i nie odbiera telefonów. Bo do dziekanatu można się dodzwonić codziennie od 7.30 do 15.30. Tak naprawdę my pracujemy 8 godzin, od 7.30 do 15.30 i my przez ten cały czas pracujemy, odbieramy telefony, maile, mamy też dużo obowiązków, które jakby student o nich nie wie i ich nie widać. Nie widać, ale są one równie ważne, co te, o których wiemy. Studenci często przychodzą i mówią, a ja myślałam, że to się samo pojawi, że to się samo zrobi. No niestety, w USOS-ie nic się samo nie zrobi i to jest wszystko żmudna praca dziekanatu. Żmudna praca, którą powinniśmy szanować, jeśli nie chcemy już nigdy więcej bać się wizyty w dziekanacie. Czy zastanawialiście się, jak wygląda codzienność w kraju, który znany jest nam głównie z konfliktów zbrojnych? Odpowiedź na te i wiele innych pytań można było znaleźć w ubiegłą środę podczas spotkania Być kobietą w Afganistanie, którego gościem była Monika Masaj. Samotna podróż na Bliski Wschód wydaje się odważnym pomysłem. Jednak czy to, co słyszymy na co dzień, ma odwzorowanie w rzeczywistości? To, co mówią media, wygląda całkiem inaczej. Jadąc tam, wyobrażałam sobie zupełnie inny świat. Po przestudiowaniu bezpieczeństwa narodowego, to był mój kierunek na studiach i takie studia skończyłam, jechałam z głową pełną właśnie tematów o konfliktach zbrojnych, o armiach świata, ale tam też żyją normalni ludzie. Co konkretnie było dla Moniki inspiracją do podróży po Afganistanie? Chciałam zobaczyć miejsce, gdzie nie jeździ tak dużo osób, coś, co jest nieznane, coś, co mogę odkryć. A nie było strachu? Strach zawsze jest, tak naprawdę nikt nie jest super bohaterem i każdy się boi. Ja też się bałam, kolejnej podróży także się boję, więc ten strach zawsze jest obecny, ale nie można sprawić, żeby strach przeszkodził nam w realizowaniu naszych celów. Wizyty w obcych krajach to nie tylko poznawanie nowych miejsc, ale również próbowanie lokalnej kuchni. To była gotowana głowa kozy, nazywa się to kalapacza. Jak to smakuje? Jak tłusta galareta w oleju jeszcze. Więc bardzo tłuste. Je się to z chlebem, rękami. To jest takie po prostu płaty tego mózgu ugotowane w oleju. I je się to jak taką zupę, bardzo tłustą. Spotkanie pomogło publiczności lepiej poznać kulturę Bliskiego Wschodu oraz codzienność życia w tej części świata. E-sport, czyli zawodowe granie w gry. Brzmi niepoważnie, niemniej jednak dla wielu studentów jest to temat bardzo bliski, z racji ogromnej popularności elektronicznych form rozrywki. Na pozór łatwy i przyjemny sposób na życie, ale czy tak do końca jest? Gry, gry, gry. Gry większe i mniejsze, lepsze i gorsze, starsze i młodsze. Towarzyszą jednak naszemu pokoleniu od dzieciństwa. Gram w gry prawdopodobnie tyle samo, co każdy z mojego pokolenia, czyli od dzieciaka. No, akurat moje pokolenie jeszcze pamięta Pegasusy, gry w Mario, w Tanka i tak dalej. Niemniej jednak ta sama fabuła i ściśle określone możliwości rozgrywki potrafią być nudzące. Trochę inaczej jest w przypadku gier sportowych. Akurat one mnie przyciągnęły tym, że nie mają jasnego zakończenia, że co 40 minut generalnie rozgrywka zaczyna się na nowo i po 40 minutach się kończy. Gry e-sportowe charakteryzują się jednak czymś zupełnie innym. Są oparte przede wszystkim na taktyce i refleksie. Zatrudnienie w takiej branży jest marzeniem chyba każdego gracza. Chciałbym związać swoje życie ze sportem w formie zawodowej. Na razie jest plan,
jest możliwość, żebym miał staż w Riot Games i to jest świetna okazja dla mnie. Wielkie turnieje takich gier jak League of Legends, Counter-Strike czy Hearthstone to już codzienność. Niebagatelne sumy przyciągają masę graczy, ale czy można traktować ten temat poważnie, a co więcej, pisać o nim pracę magisterską? Uważam, że najlepiej się pracuje i najlepiej się pisze pracę, czy to zaliczeniowe, czy magisterską, czy licencjacką, czy doktorat, kiedy ktoś to coś robi z pasji. Nasi rodzice zwykli mawiać, że gry to tylko bezwartościowy zabijacz czasu. Nie wierzcie im. E-sport to przede wszystkim pasja i wiara. Wiara, że następny team będzie lepszy od tych poprzednich nobów. Defeat. Odpoczynek to ważny element naszego dnia. Warto jednak zastanowić się nad jego formą i nie zapominać o rozwoju osobistym. Właśnie dlatego postanowiliśmy porzucić na chwilę internet i portale społecznościowe i wybraliśmy się do teatru. Wyjście do teatru może kojarzyć się studentom z pewnym wydatkiem. Teatr Kochanowskiego, od niedawna współpracujący z Uniwersytetem Opolskim, stara się znaleźć na to sposób. Na razie po prostu rozpoczynamy na zasadzie obniżki cen dla studentów, gdzie każda środa jest środą studencką, bilet kosztuje 19 zł dla studenta oraz są organizowane tak zwane premiery studenckie, gdzie bilet także kosztuje 19 zł dla każdego studenta, oczywiście za okazaniem legitymacji. Ale czy młodych ludzi do teatru zniechęcają tylko ceny? Być może było to powodem wcześniejszego repertuaru Teatru Kochanowskiego. Z tego co wiem oraz z planów na przyszłość, repertuar będzie się zmieniał. Wydaje mi się, że repertuar, który nadchodzi, który będzie w nadchodzących miesiącach, może okazać się czymś interesującym właśnie dla ludzi młodych, mniej więcej od 15 do 30, 35 lat, czyli mniej więcej ten okres studencki. Interesujące dla studentów może okazać się również możliwość podjęcia współpracy z teatrem na zasadzie wolontariatu. Zebraną już liczną grupę studentów, którzy będą przychodzić wspomagać działalność teatru. W zamian teatr będzie wspomagał działalność właśnie tych ludzi. Ponadto będziemy robić zajęcia teatralne, takie około teatralne dla studentów z udziałem aktorów Kochanowskiego. Jeśli lubisz występować przed publicznością, już wkrótce będziesz mógł rozwinąć skrzydła pod okiem profesjonalistów podczas zajęć aktorskich dla studentów. To już wszystko na dziś. Cała redakcja Studenckiej Telewizji SETA życzy Wam udanej sesji i zdania wszystkich egzaminów. Widzimy się w semestrze letnim. Zapraszam teraz na sport i pogodę z gradem. Do zobaczenia. Trzaska, zapraszam na serwis sportowy. Hokeiści Orlika Opole są coraz bliżej zajęcia siódmego miejsca po fazie zasadniczej Polskiej Hokej Ligi. W kolejnych dwóch pojedynkach najpierw ulegli po dogrywce Polonii Bytom 1-2, by potem pewnie zwyciężyć Zagłębie Sosnowiec 6-0. Znakomicie w obu pojedynkach spisał się Michael Cichy, który w sumie zdobył 4 gole. Napastnik Orlika jest najskuteczniejszym zawodnikiem Ekstraklasy. Zdobył w niej już 32 bramki oraz zaliczył 57 asyst. Dzięki temu został powołany do drużyny zagranicznych gwiazd ligi, która zagra w Katowicach towarzyskie spotkanie z reprezentacją Polski. Juniorzy Wolverines Opole poznali swoich rywali w polskiej lidze futbolu amerykańskiego J11. Ich przeciwnikami będą Panthers Wrocław, Patrioci Poznań oraz Stalowe Sowy, czyli połączona drużyna Bielawy Owls i Stali Gorzów. Inauguracja ligi została zaplanowana na koniec kwietnia. Piłkarze Odry Opole przygotowują się do startu rozgrywek ligowych. W pierwszym meczu kontrolnym zespół Jana Furlepy przegrał z Rakowem Częstochowa 1-2. Dwie bramki dla Częstochowian zdobył Wojciech Okińczyc. Dla Odry gola strzelił Łukasz Staroń. Dzisiaj Opolanie zagrają kolejny mecz sparingowy, a ich przeciwnikiem będzie lider czwartej ligi Stal Brzeg. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne serwisy sportowe. Do zobaczenia. Cześć! Pewnie już wiecie, że zbliża się sesja. A sesja jest wrogiem każdego studenta. Na przykład w tej chwili będziecie mogli zobaczyć studenta, który dopiero zaczyna i jest to jego pierwsza sesja. Student pierwszego roku zwykle tak ma. I macie też studenta lat kolejnych, który sesję ma głęboko. I to zwykle w czwartki, kiedy jest 9 stopni i pada deszcz. Piątek! 8 stopni słonecznie, ja mam egzamin! Kurde! Pójdę na poprawkę. Sobota. 9 stopni.
słonecznie. Niedziela, 11 stopni i deszcz. Ja się tak łatwo nie dam. Cyk tu, nikt nie zauważy. Druga tu. Trzecią skitramy tu. Czwartą, o. Tak damy, o. Na bank nie będzie przecież sprawy. To nie testy antydopingowe. Taka panda to ma fajnie. Tylko śpi, bambus je. Nawet pewnie nie wie, że w poniedziałek jest 12 stopni i deszcz. A nie to co ja, sesję zdawać muszę. Już jest za późno na jakąkolwiek naukę. Trzeba sięgnąć po większe środki. W buteleczce zmieszaj olejek migdałowy. We wtorek jest 10 stopni i zachmurzenie. Z 3 kroplami olejku bergamotowego. Czego? Nawet tego nie ogarniam. Panie profesorze, ja wiem, że w środę zachmurzenie i 10 stopni. Ja to naprawdę wiem, ale ja tylko trójeczki potrzebuję. Ta trójka mnie uszczęśliwi. No, panie profesorze, po co się na warunku widzieć? No, to jak będzie? Trójeczka? Sesja jest straszna dla każdego studenta. Ja jednak mam nadzieję, że wam pójdzie ona świetnie. I zobaczymy się w nowym semestrze. Do zobaczenia.